Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Matis Seon. Prawdopodobnie. Dzisiaj uprałem, trochę wieje, dzisiaj uprałem całe wnętrze, jak widać. I przy tej okazji chciałem wam pokazać parę ciekawych szczegółów. Pierwsze tak, dlaczego opłaca się prać wnętrze w aucie co jakiś czas? Ta kanapa była nieprana. Kupiłem ją ze złomu. Ta nie wiadomo, bo górna część to jest z jednego z dawców, ale to zaraz do tego dojdę. Natomiast tak, ten fotel był już prany dwa razy. Ten fotel był już prany. I głównie z tego fotela, no i oczywiście z tej kanapy. No właśnie. Dlatego opłaca się co jakiś czas robić pranie. To jest w ogóle fotel z Mazdy 323 FGT, który dostałem od kumpla. Jest dostosowany dzięki resztkom fotela z Matiza do dopasowania do Matiza. Jego jeszcze będę za niedługo przerabiał, bo muszę go cofnąć i dać niżej. Natomiast ciekawostka, którą wam chciałem pokazać. Paweł już na pewno wspominał, że starsze fotele miały tu z boku tapicerkę w kolor, a nowsze fotele miały taką. Nie wiem, czy tak jest z każdymi oparciami, musiałbym swoje oryginalne oparcie wyjąć, bo ja w ogóle miałem oparcie niedzielone, ale co jest bardziej ciekawe, nie wiem na ile to jest efekt płowienia, a na ile efekt jest to różnicy w tapicerce. To jest mój oryginalny fotel 99. To są kanapy ze złomu, prawdopodobnie też 99. I zobaczcie, jaka jest różnica, pomimo że to jest praktycznie ten sam wzór tapicerki, jaka jest różnica w odcieniu. To jest 2000 chyba 3, 4, 5, nie pamiętam. A i to są moje oryginalne zagłówki 99. I widać różnicę. Ten oryginalny materiał jest taki jakby bardziej szarawy, ale może to też być spowodowane może to być też spowodowane płowieniem, bo jak zwrócicie uwagę, tu jest odcięcie. To odcięcie wynika z tego, że dotąd, o, tu jest plastik zasłaniający. Więc ta zmiana koloru może być spowodowana płowieniem, ale wydaje mi się, że oryginalne tapicerki były bardziej ciemne i miały, znaczy oryginalne, koreańskie tapicerki były bardziej takie szarawo-żółte, a te nowe są takie żywsze. Bo to już jest zdecydowanie polska kanapa. A co będę robił dalej, to zaraz pokażę. Tylko muschę to skitrać, żeby sobie doschło. Właśnie skończyłem ściągać z tego wodę. Jakbyście się zastanawiali, jak to prałem, zabrałem na myjnię, uprałem karszerem, przywiozłem do pracy, ściągnąłem wodę. Można? Można. No to tak. Zastanawiacie się pewnie, po co w tym tunelu M150, już pomalowanym, jest ta dziura. M150 miał inne boczki. Właściciele z elektrycznymi szybami wiedzą, o co chodzi. I w boczkach były przełączniki od elektrycznych szyb. A że ja zachowuję oryginalny przełącznik, uda mi się to... To sobie zrobiłem dziurkę na przełącznik. No i plus jeszcze z drugiej strony dorobiłem... To zaraz wam pokażę. O, tylko muszę jeszcze zaraz pilnikiem obrobić, albo jutro ewentualnie, w czasie wolnym. To jest na blokadę gerdy. Blokadę do skrzyni biegów, która u mnie jest zamontowana. I niestety, ale pozbycie się jej z wybieraka byłoby problematyczne, a poza tym to jest dodatkowa blokada, której wciśnięcie zajmuje 5 minut, a i tak mam do niej klucze. Dobra, to tak wygląda tunel. A, oczywiście jeszcze zapomniałem jedną rzecz pomalować, jak malowałem całe żelastwo, czyli zawieszenie, niezawieszenie i tak dalej. Tak, jedną dla Rafała pomalowałem, a swojej nie pomalowałem, więc to czekam do jutra, aż wyschnie. Dlaczego czerwone? Bo czerwony Hammerite mi się jako pierwszy wziął w garażu, jak łapałem do ręki farbę. Będzie czerwone? Trudno. Czarną pod maską, czerwone elementy, odwrotnie niż na zewnątrz. Że to... Jeszcze czeka na drugą warstwę, też pewnie jutro, żeby już było gotowe do zamontowania. Ale najważniejsza rzecz jeszcze jedna się wydarzyła i zaraz wam pokażę. To tak, tutaj muszę gadać w masce, bo powietrze jest gęste.
Znowu oczywiście światło jest do kitu, ale już po samym tym elemencie widać, o co chodzi. Tak, pomalowałem wszystko farbą na czarno. Znaczy się zastanawiać, czemu pomalowałem. Skoro zaraz odezwą się pewnie komentarze, hurdur, bo poprzednio ci schodziło, pokazywałeś, że ci łapę brudzi i tak dalej. No właśnie, ale na tym elemencie, gdzie zrobiliśmy na początku eksperyment, to po drugim praniu przestało brudzić i część lakierów się przyjęła. Więc rozchodzi się o to, że trzeba było nałożyć więcej warstw. Tu są nałożone już warstwy 3. Także, jeszcze zaraz Wam pokażę resztę elementów już gotowych. To jak ja Wam pokażę, to zobaczycie sobie może przy lepszym świetle, jak wygląda tylna półka po malowaniu. No to tak, deska już oprawiona, we wszystkie elementy, które można założyć bez, że tak powiem, zakładania tego elementu, żeby całą deskę wsadzić, tylko jedną część. To mi brakuje śrubki, ale to tam, tych śrubek to mam z kilku samochodów zgromadzonych. Myślę, że całkiem ładnie to wyszło. Przejdźmy na drugą stronę. Tak, ten element zostaje szary, dlatego że no niestety on jest biały, potem pomalowany szary, żeby te elementy się świeciły. Także no trudno, to będzie szare. Tam jeszcze leżą boczki. A no i właśnie. Tylna półka jeszcze jest oklejona taśmą, bo ją domalowywałem. No i co? Jest czarna. Jest czarna. To się liczy. A tu jest taka ciekawostka, bo na tych tylnych boczkach zwróciłem uwagę, jak przykręcałem do nich kieszenie. O! Dejmu LG. Taka ciekawostka. Tak, też już są pomalowane, wyschnięte i gotowe do zakładania. Tu jest instalacja jeszcze wyciągnięta z mojego, która została, a to dlatego, że muszę odzyskać sobie jedną taką złączkę do licznika, żeby móc przenieść kontrolkę immobilizera do licznika. Tu są jakieś tam pierdółki jeszcze do deski i wnętrza spakowane. No i tu jest reszta elementów. Przy okazji odkryłem kolejną ciekawostkę. Chciałem sobie przełożyć tą ładną szybkę do mojej pięknie już złożonej, pomalowanej lampki. Co się okazuje, nie pasuje. W sensie ta szybka, już ewidentnie polska, jest większa. Więc nie pasuje. No, takie tam śmieszności. Zaraz idę jeszcze założyć bok do fotela, bo już chyba prawie że wysechł. Dokończę tunel środkowy. Może już powsadzam do niego fotele, żeby, w sensie dół do busa powsadzam fotele, żeby móc już z nimi pojechać prawdopodobnie w majówkę i złożyć większość wnętrza. No, także fotele sobie powoli schną. Proszę. Będzie coś widać? Będzie widać. Jest czarne? Jest czarne. Śmiesznie to wygląda. Czarny plastik z szarym fotelem. No, tutaj zeszła ta wierzchnia warstwa z tej ekoskóry, ale to nie robi żadnej różnicy. I tak to zerwę do końca, bo i tak na to pójdzie mój cudowny koreksykański kocyk. Także tu nie robi żadnej różnicy, byleby to wyschło. Tak, wiem, że ten fotel jest syfny, ale mam go za darmo i jest wygodniejszy niż fabryczny. A jakby się ktoś pytał, nie, on tego podłokietnika nie miał, to jest podłokietnik kupiony z Allegro. Bo tak, bo chciałem mieć wygodniej. I to by było jak na razie tyle w tym odcinku. Za niedługo będą następne. Tym razem pewnie już ze składania całego wnętrza do kupy, już prawie cała instalacja elektryczna jest skończona.